Kołobrzeg, Starogard Gdański. Dzisiaj o godzinie 19:00 Bałtyk Gdynia 3-0 z Wdąż. Drużyny 15, Filip Kozłowski, 17, Daniel Ciach, 8. Od środka rozpocznie za moment Rafał Jankowski. Gramy w Kaliszu sezonu. Prawa strona boiska, Palat. Docina piłkę Tunkiewicz w polu karnym. Jankowski trafił przeciwko Elanie właśnie z rzutu wolnego. Jak będzie teraz, jest strzał na bramkę Poloczek. Dobra interwencja dośrodkowania z tej akcji. Torunian niewiele wyszło. Jankowski w kierunku Namaniego, musi sobie z nim poradzić. Mysiak, przelobowanie ze strony Namaniego. Interwencja Kryszak. To jest jego strzał na bramkę, ale w sam środek, tam gdzie stał. Oskar Pogorzolec. Tymczasem dośrodkowanie piłki na pole karne, minął się z piłką tutaj Mysiak. Interwencja Poloczka, strzał. Dośrodkowanie piłki na pole karne, Namani strzał, Poloczek, ależ. Obrócił się z piłką Lenartowski, dobrze to zrobił były piłkarz Korony Kielce między innymi. Kopciński na pole karne, interwencja. Jak na razie mecz bardzo nie porywa, ale są przebłyski właśnie w postaci 18-letniej Górka. Lenartowski walczył dobrze z Patrykiem Palatem. Górka podcina piłkę na pole karne. Kopciński, okazja dla Elany. I odbił piłkę tu. Niezła centra Stefanowicz, ale tutaj przed bramką. Kluczbork wróci do pierwszej ligi. Ale w każdym razie jest to poziom wyżej niż oba zespoły. Tymczasem KKS miał swoją okazję. Tymczasem na prawej stronie Palat w kierunku Jankowskiego. Powalczył tutaj fizycznie z Ciachem. Mariusz Kryszak. Dobra centra, Ciach i gol! 1-0, ale jest to gol niezaliczony. Grabowski, dobra wysokość, Poloczek poza pole karne, jeszcze Chojnacki. Faktycznie tak jest. I się z tym możemy zgodzić. Rzut rożny dla Kaliszan. Przed pole karne był Namani, jego strzał, ale musiał wykazywać się swoim fachem. Dośrodkowanie na pole karne, Namani. Wiele indywidualnych akcji Kopcińskiego, jeżeli jakiekolwiek były. Oj, teraz błąd ze strony Palata. Okazja dla Torunian, Stefanowicz do Kozłowskiego. Był wolniejszy w tej sytuacji. Grabowski na dobrej wysokości. Piłka, Tunkiewicz, jeszcze nie koniec. I tutaj z okolic linii bramkowej Daniel Ciach wybił tę piłkę. Kolejna okazja dla Kalisza, kompletnie niewykorzystana. Próba wbicia w... gdy będzie na boisko. Jednak opuścił już szanowny jegomość boisko, więc rozpoczynamy drugą połowę rywalizacji pomiędzy KKS-em a Elaną. Rzut wolny dla KKS-u z lewej strony, Jankowski na pole karny, strzał i gol! 1-0, KKS obejmuje prowadzenie, ależ to była sytuacja, w której no wręcz tutaj wybuchli całą radością. Ale tego na pewno nie możemy powiedzieć o Kaliszu, który teraz ma kolejną sytuację. Dośrodkowanie Grabowskiego na pole karne. No i tutaj polu karne wszystkich zawodników gospodarzy. Dośrodkowanie, Jankowski minął się z piłką i przy okazji jeszcze zrobił krzywdę. Niezła centra, ale wychodzi z bramki piątkuje. Grabowski, słaba wrzutka na pole karne, wybita przez Górkę. Jeszcze strzał z dalszej odległości, Poloczek. Szóstka piłkarzy gospodarzy ponownie w polu karnym, Poloczka, dobra centra, wybija tę piłkę tutaj bramkę obrońca Elana, a teraz strzał z dystansu, kapitalny. I też wskoczy wyżej w tabeli. Rzutka na pole karne tymczasem, Ciach minął się z piłką, gol! 1-1, Maciej Mysiak. I to jest sytuacja, na którą Toruń tutaj czekał. No w zasadzie jak gwiazdka z nieba spadła ta sytuacja. Chyba doczekamy się wreszcie wznowienia tej akcji. Kryszak na pole karne, strzał głową, ale blisko prawego słupka. Palatem Kraska. Kraska na lewej stronie, już blisko pola karnego. Kraska przewrócił się o własne... zakończyć na tym remisie, albo przynajmniej na braku sytuacji do końca tego meczu. Stefanowicz, ależ dużo miejsca ma Elana ostatnio w polu karnym i teraz strzał z lewej nogi Stefanowicza. No,
w zasadzie to już większą liczbą zawodników Elana się zaangażowała. Urbański zgrywa tę piłkę, Kurka strzał i obronił tę piłkę nogami Pogorzele. Natomiast Kalisz nie zrekompensował porażki z Przodkowem. Koniec meczu. 1-1 w rywalizacji, w meczu przyjaźni pomiędzy KKS-em a Elaną Toruń. 50 minuta, Rafał Jankowski, później wyrównanie Macieja Mysiaka w ostatnim kwadransie rywalizacji. Tak naprawdę